Czy 20 lat w Unii Europejskiej dla wszystkich państw członkowskich znaczy tyle samo? Jako swoją europejską przyszłość walczą Gruzini, no i Ukraina, gdzie Rosjanie właśnie ostrzelali zamek Harry'ego Pottera. To nie jest żart, zaraz wszystko wyjaśnię. Zapraszam na świat od zera, czyli na podsumowanie tygodnia na świecie. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. W majówkowy weekend obchodziliśmy my Polacy 20-lecie przystąpienia do Unii Europejskiej, ale musimy pamiętać, że 1 maja 2004 roku wraz z nami do wspólnoty przystąpiło 9 innych państw, między innymi Węgry, które także od 1 do 5 maja organizowało różnego rodzaju festyny, festiwal Hello Europe. Dlaczego akurat na Węgry w świecie od zera zwracam teraz uwagę? Dlatego, że to właśnie Węgry i ich przywódca okazały się tym najbardziej niesfornym unijnym dzieckiem. Dlaczego niesfornym? Dlatego, że Węgry za rządów Wiktora Orbana, który stoi na czele tamtejszego rządu nieustannie od 2010 roku, zyskały miano najbardziej eurosceptycznego państwa w Unii Europejskiej. Wiktor Orban blokował pieniądze dla Ukrainy, zszokował wszystkich, kiedy poleciał do Chin spotkać się z Władimirem Putinem i to po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, bo po tej dacie wszyscy najważniejsi Politycy w Unii Europejskiej przestali spotykać się z Władimirem Putinem, a Wiktor Orban, rosyjskiemu przywódcy rękę, uścisnął. I nie krył się również z tym, że wymuszał zmiany na listach sankcyjnych, usuwając te podmioty, które dla Węgier na przykład z gospodarczego powodu były po prostu ważne. No i Viktor Orban z tego właśnie powodu stał się bardzo trudnym partnerem dla innych unijnych przywódców. No ale co ciekawe, mimo takiej, a nie innej polityki ich rządu, Węgrzy wcale nie są eurosceptycznym narodem, bo sondaże pokazują, że ponad 80% Węgrów popiera obecność ich krajów. W Unii Europejskiej. Zresztą nic dziwnego, bo Węgrzy, tak jak i Polska, bardzo skorzystali z unijnych funduszy. Jeśli chodzi o ich rozwój, to dwie dekady temu to było 59% unijnej średniej, a teraz jest to 77% unijnej średniej. No i wszystko dzięki funduszom europejskim. Zresztą sam Wiktor Orban skorzystał z tych funduszy, żeby unowocześnić swoją rodzinną miejscowość Felczut, która dzięki pieniądzom z Unii ma nowoczesny stadion, ma nowoczesne drogi. A jest to miejscowość, która ma zaledwie 2000 mieszkańców. I właśnie o tych nastrojach w węgierskim społeczeństwie, o tym, czy ta data, te 20 lat w Unii Europejskiej, czy ta rocznica dla Węgrów jest ważna, mówił nam dr Dominik Hej, autor książki Węgry na Nowo, jak Wiktor Orban zaprogramował narodową tożsamość. Na Węgrzech, jeżeli mówimy o poziomie centralnym, to nie było żadnych obchodów, nawet wzmianki oficjalnej na profilu rządu nie było o tym dwudziestoleciu. Ona się pojawiła. Wśród niektórych polityków Fidesu, ale też niespecjalnie. Na stronach Fidesu się pojawiła informacja, ale w kontekście dość nazwijmy to, negatywnym mówię o tym dlatego, że tam mowa była o tym, że czas odzyskać Unię, jaką nam obiecali. Czyli jest szczyt kampanii wyborczej na Węgrzech pod hasłem tylko pokój, tylko Fidesz, całej opowieści o tym, że dzisiejsza Unia Europejska jest oddana liberałom, brukselskim biurokratom, to znowu cytat a także jest prowojenna i dąży do trzeciej wojny światowej w związku z tym trudno byłoby świętować coś co koresponduje z tą datą obchody swoje zrobiła koalicja demokratyczna czyli partia opozycyjna która jest otwarcie proeuropejska jest duża dychotomia między tym jak o Unii Europejskiej jaką postrzega rząd a tym, jak ją postrzegają obywatele, bo pomimo tego, że ta, nazwijmy to, nagonka, albo dla niektórych eurosceptyczna narracja na Węgrzech, już jest to od 14 lat, odkąd Fidesz wygrał wybory po raz pierwszy, to jednak to poparcie dla Unii wciąż jest wysokie, ale to w jakiejś dużej mierze płynie z tego. Pamiętajmy też jako ciekawostkę, że bardzo wysokie jest poparcie dla przyjęcia waluty euro. Kompletnie niewyobrażalne to w Polsce. Bo jest za euro ponad 60% Węgrów. A przyczyny tego faktu szukać można przede wszystkim w bardzo dużej emigracji węgierskiej, która po prostu jest w państwach sąsiednich. A na czym polega ten paradoks eurosceptyczny Wiktor Orban i proeuropejskie społeczeństwo? Jeżeli mowa jest z węgierskiej perspektywy o członkostwie w Unii Europejskiej, to on w ogóle nie istnieje w kwestiach wartości. Węgierski rząd uważa, a pamiętajmy, że to za to ma zablokowane pieniądze z KPO, choćby jako jedyne państwo Unii Europejskiej, ma też zawieszone kilka miliardów euro z funduszy spójności. Część się udało odzyskać w grudniu, ale ponad połowa jest wciąż zamrożona. Opiera się w dużej mierze na artykule drugim traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli o tych unijnych wartościach, których twierdzi rząd, że ich nie ma. Rząd twierdzi, że to co Unię Europejską łączy to jest wyłącznie współpraca gospodarcza. Ewentualnie budowanie jakiejś konkurencyjności w regionie, ale nie w kontrze. Do Rosji, nie w kontrze do Chin z węgierskiej perspektywy. Natomiast yy, o wartościach Viktor Orban bardzo dużo mówił właśnie, kiedy Węgry wchodziły do NATO. Natomiast on od początku jakiś sceptycyzm wobec Unii Europejskiej ujawniał też w 1999 roku w grudniu, czyli 6 miesięcy prawie równo po tym, jak Węgry stały się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, on udzielił takiego wywiadu Willa Gosdoszak, w którym powiedział, że jak nie wejdziemy do tej Unii, wtedy w domyśle w tym 2004 roku. To nic się nie stanie, bo przecież i tak w niej nie jesteśmy. I tak naprawdę cała dzisiaj opowieść o powrocie do państw suwerennych, o tym, żeby kwestie, nazwijmy to obyczajowe, pozostały w kwestiach kompetencji własnych, wyłącznych państw członkowskich, a żeby współpracować w ramach Unii Europejskiej, ale też bez jakiegoś, nazwijmy to, kagańca, który dzisiaj możemy się spodziewać w relacjach Unia Europejska Chiny. No to Węgry chcą sobie wybierać z każdym z tej współpracy tego, czego oczekują. Natomiast jeszcze jakby nawiązując do tego, jak chciałaś wspomnieć, że w Polsce wspominano o tym, jak jest w tej Unii Europejskiej, czyli magia wielkich liczb. One na Węgrzech się nawet nie pojawiły. Nie było takich statystyk, które by pokazało, ile wzrosło PKB dzięki Unii Europejskiej. Wiktor Orban przekracza kolejne granice, blokowanie unijnych środków, spotkanie z Władimirem Putinem, a przed nami... Węgierska prezydencja w Unii Europejskiej. No, na ile to będzie trudny czas, czy czas próby dla Unii Europejskiej? Jestem sobie w stanie wyobrazić, że w ramach podgrzewania sporu Unia Europejska po prostu tą prezydencję przez 6 miesięcy ograniczy do minimum, to znaczy zrobi jeden szczyt Rady Europejskiej i koniec. Wszystkie inicjatywy, które zostałyby przez Węgry podjęte w ciągu tych sześciu miesięcy spotkają się z wizytami nie najwyższych stopniem przedstawicieli poszczególnych państw, tylko na przykład szeregowych wiceministrów albo jeszcze niżej w zależności od tego jaka będzie ta polityczna Wola. No, Węgrzy twierdzą, że to jest prezydencja ich, będzie przełomowa, że ona ma się otworzyć na rozszerzenie o państwa Bałkanów Zachodnich. Przede wszystkim to jest czas, w którym moim zdaniem będą wprowadzać jakby te relacje węgiersko-chińskie na poziom unijny, żeby jednak nie udało się. Przeciwdziałać Unii Europejskiej albo pracować przez Unię Europejską w strategii powstrzymania Chin i tej ekspansji chińskiej na Europę, w której Węgry też pomagają, stając się montownią dla różnych chińskich producentów, ale to jest też ten czas, gdzie Węgrzy mówią o wymiarze bezpieczeństwa. Ja jestem w stanie sobie na przykład wyobrazić, że jeżeli będzie taka potrzeba, to przez czas tej węgierskiej prezydencji nie będą podejmowane. Właściwie żadne decyzje dotyczące pomocy Ukrainie, na przykład, bo to jest możliwe do zrealizowania. W związku z tym tutaj duża wola będzie po, po stronie instytucji europejskiej, które mogłyby na przykład powiedzieć, że no, taka tr taki trudny czas tej prezydencji, akurat mamy wybory, kształtowanie nowych instytucji, nie wiadomo, kto ma przyjechać, no to niech oni jakąś tą prezydencję mają, a później. Byłaby ta polska prezydencja, bo ciekawym jest, że, że znowu Viktor Orban będzie przekazywał pytanie, czy on osobiście. Ale tą palmę czy, czy tą szablę przewodnictwa Donaldowi Tuskowi albo jakiemuś innemu polskiemu politykowi. Ta węgierska prezydencja w Unii Europejskiej rozpoczyna się już 1 lipca i na pewno będzie to czas bardzo burzliwych dyskusji. One już się rozpoczęły, no bo to jest czas debat na temat zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej, na temat zmian w sposobie głosowania. Wspólnota przygotowuje się, zgodnie z tym, że rozpoczęła negocjacje, na swoich nowych członków. Czyli na Ukrainę i na Gruzję. Skoro jedno zdjęcie może powiedzieć więcej niż tysiąc słów, no to chciałam Wam pokazać nagranie z Ukrainy z minionego tygodnia, które ja zapamiętałam najlepiej. To płonie tzw. pałac studentów w Odesie, nazywany także zamkiem Harry'ego Pottera. On należy do Odeskiej Akademii Prawniczej. No i chyba nikogo nie zdziwi, jak powiem, że został trafiony przez rosyjską rakietę. Syreny alarmowe zawyły w mieście o 18:24, w Polsce była godzina później. I już cztery minuty później mieszkańcy Odessy usłyszeli bardzo głośne wybuchy. Na szczęście ukraińskie siły powietrzne zdążyły ostrzec mieszkańców, że miasto zostanie ostrzelane rakietami balistycznymi, ale w tym ataku zginęło. 5 osób, 32 zostały ranne. To straszny dzień dla Odessy. Napisał szef władz obwodu odeskiego Ołech Kiper i dodał, że Rosjanie uderzyli pociskiem balistycznym z ładunkiem kasetowym w jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w mieście. No i Tutaj też warto wyjaśnić, co to jest ta amunicja kasetowa. I taka amunicja kasetowa może mieć pole rażenia nawet boiska piłkarskiego, bo jest ona skonstruowana w taki sposób, że ta bomba, ten pocisk rozpada się w środku, ma inne ładunki wybuchowe, które rozrzucane są właśnie na odległość nawet kilkuset metrów, po to, żeby po prostu ranić jak najwięcej osób. No i do tego ataku na Odesę doszło w tym samym dniu, w którym Kijów odwiedził. Szef NATO, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który spotkał się z Wołodymyrem Zelenskim. Your coming is a strong message of supporting by our allies and and really we are thankful for the support which we've got from NATO country. Uh, support Ukraine is not charity. Support Ukraine is an investment in our own security. Ta wizyta Jensa Stoltenberga została określona jako niezapowiedziana, ale prawdę powiedziawszy wszystkie wizyty najważniejszych polityków w Kijowie, w Ukrainie są ogłaszane już albo wtedy, kiedy trwają, albo po fakcie wszystko oczywiście. Ze względów bezpieczeństwa, Jens Stoltenberg w Kijowie powiedział, że nie jest jeszcze za późno, żeby Ukraina zyskała przewagę na froncie. Powiedział też, że te dostawy broni, uzbrojenia z państw NATO są już w drodze do Kijowa. Stoltenberg zapewnił, że wszyscy przywódcy państw sojuszu usłyszeli apel Wołodymyra Załońskiego z rozmów na forum. Na to Ukraina, a ten apel dotyczył właśnie tego, że Kijów potrzebuje więcej uzbrojenia i to uzbrojenie ma się na terytorium ukraińskim pojawić. No i Jeśli o, nim, o tym uzbrojeniu mówimy, to w tym tygodniu wyróżniły się dwa głosy. Pierwszy cytat: Gdyby Rosjanie przedarli się przez linię frontu i gdyby pojawiła się ukraińska prośba, powinniśmy zadać sobie pytanie o wysłanie zachodnich wojsk do Ukrainy. I to jest cytat z Emmanuela Macrona dla The Economist i prezydent Francji po raz kolejny mówi o ewentualności na razie wysłania na ukraińskie terytorium nie tylko sprzętu natowskiego, ale także natowskich żołnierzy. Na razie wszyscy inni przywódcy państw sojuszu raczej odcinają się od tego pomysłu, ale Emmanuel Macron konsekwentnie ten pomysł powtarza. Drugi wyróżniający się głos. To jest głos Złotwy, bo Nowa Łotewska minister spraw zagranicznych odniosła się do tego, że Ukraińcy dostają tę broń z Zachodu z takim zastrzeżeniem, szczególnie amerykańskim, że mogą nią uderzać w owszem w rosyjskie oddziały, w rosyjskie sprzęty, w rosyjskie zgrupowania, ale na terytorium ukraińskim, oczywiście także mamy tutaj na myśli półwysep Krymski, który Oficjalnie, formalnie uznawany jest przez społeczność międzynarodową jako terytorium również ukraińskie, ale prośba jest taka, żeby nie strzelali tymi pociskami na terytorium rosyjskie. I tutaj właśnie Bajba Braze, czyli nowa minister spraw zagranicznych Łotwy, powiedziała, że są takie państwa, które takiego zastrzeżenia już Ukrainie nie stawiają. There are countries that have provided those weapons without conditions to Zora? Wracając jeszcze do tej wizyty Jensa Stoltenberga w Kijowie, to tutaj jeszcze podkreślił on to, że w ostatnim czasie zostały uchwalone dwa duże pakiety pomocy dla Ukrainy: pierwszy to ten amerykański, a drugi to brytyjski. i jeżeli mówimy o Wielkiej Brytanii, to w tym tygodniu w Kijowie, zresztą również w poniedziałek, była księżna Zofia i była to pierwsza przedstawicielka brytyjskiej rodziny królewskiej, która pojechała do Ukrainy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, przekazała oczywiście Wołodymyrowi Zełenському pozdrowienia i słowa wsparcia od króla Karola III. A skoro jesteśmy przy wątkach dyplomatycznych i mówimy o dyplomacji, to warto, żebyście poznali jeszcze jedną osobę, żebyście poznali Wiktorię Shi

Rozali Nombre to jest influencerka, uczestniczka bardzo popularnego w ukraińskiej telewizji show. Ona sama pochodzi z Doniecka, ale jej ojciec miał pochodzić z Wybrzeża Kości Słoniowej, chociaż ona sama zastrzegała, że nigdy nie utrzymywała z nim kontaktów. No i Rosalia Nombre miała wyrazić zgodę na udział w tym ministerialnym projekcie i na to, żeby ta wygenerowana przez sztuczną inteligencję rzeczniczka przypominała właśnie... Ją. Sam minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kueba powiedział, że jest to skok technologiczny, którego żadna służba dyplomatyczna na świecie jeszcze nigdy nie wykonała. No i powiedział, że nie jest, nie jest to żaden kaprys, tylko jest to wymóg czasów wojny, żeby zawsze być na krok przed wszystkimi, dlatego że państwo, które jest w stanie wojny, musi robić wszystko dużo szybciej niż inni, żeby przetrwać. Zresztą jeśli chodzi o takie pr sztuczki i o sposoby zwrócenia uwagi na swoje problemy, no to Ukraińcy są już w tym w tej chwili mistrzami. Ukraińska Poczta wydała właśnie kolejną serię znaczków, tym razem poświęconą wszystkim zatopionym na Morzu Czarnym okrętom, rosyjskim okrętom oczywiście. A zaczęło się od tego, który widzicie na mojej koszulce rosyjskiej wojennej Karabl ID na i to jest hasło znane już w tej chwili na całym świecie i w każdym miejscu i w Kijowie, w Lwowie, w ukraińskich miastach, w dowolnym sklepie z pamiątkami. Wszędzie znajdziecie właśnie tego typu suweniry, bo Ukraińcy umieją ze swoich zwycięstw robić po prostu swego rodzaju show. No i trudno im się dziwić, bo to morale jest niezwykle ważne. No i coraz trudniejsze do utrzymania. Im dłużej trwa ta wojna, tym trudniej w Ukraińcom utrzymywać tego ducha walki. A jeśli jeszcze zastanowimy się, z kim. Ukraińcy walczą. Czy to jest rzeczywiście walka dobra ze złem, to ja przytoczę jeszcze jedną historię na koniec. Rosyjskie niezależne media opisały właśnie naprawdę szokującą historię. Na zdjęciach z ukraińskiego frontu rozpoznały mężczyznę, który wcześniej już dał się poznać rosyjskim mediom. Nazywany był kanibalem z Wołgogradu, dlatego że został skazany za zabójstwo i za to, że po prostu częściowo... Zjadł zwłoki swojej ofiary, no i okazało się, że na zdjęciu jest z innym zabójcą, który z kolei zabił i poćwiartował ciała dwóch kobiet na dyskotece. I tych dwóch mężczyzn sfotografowało się uśmiechniętych na froncie ukraińskim, podkreślając, że walczą o tradycyjne wartości, o wartości ważne dla Rosji i podkreślali swoją wspólną przyjaźń. To może nie jest funkcja. Decyzyjna, ale na pewno o ogromnym znaczeniu politycznym. Sekretarz Generalny na to, co do zasady wybierane jest przez państwa członkowskie na czteroletnią kadencję i jego zadaniem jest koordynowanie negocjacji. On poddaje też tematy pod dyskusję, wspiera rozwiązywanie konfliktów między państwami sojuszu, jeśli oczywiście takie konflikty się pojawiają. Ale to co jest najważniejsze to to, że sekretarz generalny jest jakby głównym rzecznikiem sojuszu jego ustami, więc w każdą jego wypowiedź, Powiedź, wsłuchują się różne rządy w różnych miejscach świata, między innymi na przykład w Moskwie. Nic więc dziwnego, że znalezienie kompromisu pomiędzy państwami członkowskimi i wybór takiej osoby to nie jest prosta sprawa. Obecny sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg sprawuje tę funkcje już od 10 lat. No i zapytacie, dlaczego 10 lat, skoro kadencja jest czteroletnia? Otóż ona w przypadku Jensa Stoltenberga była przedłużana i to aż czterokrotnie. Ostatnie dwa razy w 2022 i 2023 roku. Na początku lutego 2022 roku światowe media obiegła już nawet informacja, że Jens Stoltenberg ma zostać szefem norweskiego banku centralnego, no ale potem doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę, no i wszyscy obudziliśmy się w innej rzeczywistości. Państwa NATO stwierdziły, że jednak lepiej w takiej sytuacji postawić po prostu na doświadczonego polityka, doświadczonego przywódcę, niż w tak trudnym momencie szukać kogoś nowego. Teraz już się jednak wydaje, że klamka zapadła, że będzie zmiana na tym stanowisku, że Sojusz Północnoatlantycki będzie miał nowego przewodniczącego i że zostanie on zatwierdzony na szczycie NATO 1 lipca w Waszyngtonie. Zastanawiacie się, dlaczego akurat Teraz w tym świecie od zera mówimy o zmianie na stanowisku szefa NATO. Otóż w tym tygodniu Turcja poinformowała, że ona również popiera na stanowisko sekretarza generalnego sojuszu Marka Rutę, czyli premiera Holandii. No i tym samym Markowi Rutę brakuje jeszcze poparcia tylko trzech państw Węgier, Rumunii i Słowacji. Dlaczego akurat pada na Holendra? Szczególnie, że ja policzyłam i już trzy razy w przeszłości Holendrzy mieli swojego szefa sojuszu. O to zapytałam Tomka Bieleckiego, korespondenta polityki Insight w Brukseli. Dlaczego Holender? Rzeczywiście to jest ta grupa krajów, tak jak Holandia, która zarówno w NATO, ale też w Unii Europejskiej, kraj Beneluxu, jeśli chodzi o NATO, to trochę też jeszcze Dania, no Norwegia, no z których jakoś tradycyjnie. Rekrutują się, rekrutują się wielu wielu szefów tych instytucji unijnych, bądź w tym przypadku sekretarza generalnego NATO. Trochę to jest chyba kwestia położenia geograficznego, tak w środku Europy, czyli no tak jak przy, przy NATO jednak zarzutem, czy, czy obawą wobec szukania kandydatów z Europy Wschodniej była zbyt bliska, zbyt bliskie położenie Rosji zbyt wielkie no, zainteresowanie bezpośrednie tym, co dzieje się na wschodzie, to był argument przeciwko Kai Kalas, Ale myślę, że oprócz tego, że Luksemburg, Belgia, Holandia, Dania tak, tak często, jak popatrzeć, ostatnie kilka dekad mają swoich ludzi w instytucjach międzynarodowych, natowskich i w Unii Europejskiej, no to Rutte, to jest kwestia też jego. No, tego, co jednak wielu przywódców w Europie postrzega jako dorobek. Wieloletni premier Holandii, rządzący tam w samej Holandii w różnorodnych koalicjach, z którymi sobie radził, pokazując swoje umiejętności negocjacyjne, ale na forum też europejskim, unijnym głównie, ale w relacjach też ze Stanami Zjednoczonymi, też premier oceniany jako, jako człowiek z ogromnym takim pragmatyzmem umiejętnościami negocjacyjnymi, rządzący tak długo w kraju, który jest bardzo obserwowany przez media międzynarodowe, Holandia. Więc jest też ostrzelany. Wszelkie krytyki, które wobec niego mogły się pojawić, zarzuty związane, no jak to wobec polityków, z życiem osobistym, materialnym i tak dalej, to wszystko on już przeszedł przez swoją historię jako premier Holandii, więc tutaj nic nowego nie wyskoczy. Oczywiście na rzecz Rudtego ja myślę, że w ostatnich miesiącach, kiedy te kandydatury tam jakieś bardzo wstępne, wstępne były dyskutowane, bardzo silnym argumentem jest to, że on potrafił poprawne mieć relacje z, z Donaldem Trumpem, a tutaj i jako jeden z nielicznych przywódców w, w Europie. Czy to, że to właśnie Mark Rutte będzie kolejnym sekretarzem generalnym NATO można już uznać za przesądzone? Myślę, że tak. Yy, mamy ten problem, problem zagadnienia kontrkandydatury yy, prezydenta Rumunii, Klausa Joannisa, która pozwala yy, Węgrom mówić nadal oficjalnie, że oni popierają Rumunę i takie jest to stanowisko Słowacji i samej Rumunii, więc są te trzy kraje w NATO, które yy, nie poparły jeszcze Rutego, to popieranie ze strony pozostałych krajów odbywa się bądź oficjalnie, bądź przez, no to, to nie jest oficjalny wyścig wyborczy, więc bądź przeciekami, wypowiedziami nieoficjalnymi, nawet Polska nie powiedziała, jak mi się wydaje, oficjalnie, że popiera Rutego, natomiast Komunikaty również samego ministra Sikorskiego podczas spotkań w NATO były tutaj jednoznaczne. A dlaczego nie Kaja Kallas, o której długo się mówiło, że to być może ona będzie przyszłym sekretarzem generalnym sojuszu? Jest ze wschodniej flanki NATO, jest kobietą, więc wydawało się bardzo długo, że ona lepiej odpowiada politycznemu zapotrzebowaniu obecnej chwili. Publikowała nawet w mediach społecznościowych zdjęcia swojego śniadania, żeby potwierdzić, że nie je Rosjan na śniadanie, a mimo to dla Rosji okazała się zbyt drażniąca? Jeden z argumentów był taki, że może nie zbyt drażniąca dla Rosji, ale jednak zbyt bezpośrednio, jako ten kraj graniczny, czyli jest premierem, szefową rządu, premierką rządu, który jest... Na, na granicy tej konfrontacji z Rosją, co w sposób naturalny ustawia musi ustawiać ją w roli największych jastrzębi, jeśli chodzi o Rosję, co może podobać się nam Polakom. Natomiast tak, to był argument, który też ja osobiście słyszałem od, od dyplomatów z Europy Zachodniej, że po pierwsze no, naturalna, zrozumiała, zbytnia jastrzębiość, ale no, w ten sposób będąca minusem. Powiedziałbym, to jedna rzecz. Druga, yy, zabrzmi to strasznie, ale rzeczywiście przez dwa lata, bo do, tych podchodów do wy, wyłaniania następcy Stoltenberga było już kilka, kilka i, i w pewnym momencie szło na to, że to są poszukiwania kobiety, wreszcie. Yy, ale yy, to też tak jest, że z myślą o ewentualnej prezenturze Trumpa, którym ma Wykazał to problemy z, z przywódczyniami, z kobietami. No tutaj, po prostu, myślę, że to zaczęło być jednak minusem, że jest kobietą. Trzeci element, zarówno Kalas, jak i Johannes, no oni przedstawiają się jako kandydaturzy Europy Środkowo-Wschodniej, flanki wschodniej. Franki wschodniej. Ani ona, ani bardziej on nie wysuwali tej kandydatury w jakimś porozumieniu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Premier Estonii Kaja Kallas nie kryła rozczarowania, kiedy okazało się, że w tym wyścigu z Markiem Rutę nie ma szans. Co prawda, podczas takiej rozmowy z amerykańskim polityko żartowała na ten temat, ale był to rzeczywiście gorzki żart. The next Secretary General should be from a new member state, a new being 20 years in NATO. New member state, um, it should definitely be from a country that has spent 2% of their GDP on defense and it would be nice if it uh, would be a woman. So it's logical, it's Mark Rutte. Holandia jest w tym niechlubnym gronie państw, które nie wydają 2% PKB na obronność. Tym bardziej pojawiły się już komentarze, że jeżeli to się potwierdzi, Mark Rutte będzie kolejnym szefem sojuszu, no to będzie to znak, że państwa wschodniej flanki NATO wciąż są państwami drugiej kategorii. No czy rzeczywiście Mark Rutte to jest dla nas, też dla Polski, nie za dobra wiadomość? Ja myślę, że nie, że... Też, jak wielu zachodnich polityków w stosunkach do Rosji ma swoją historię, ale tutaj nie mam wielkiego wyboru, bo większość z nich jakoś dopiero Holandia, no to tam rok 2014 już. Ale to dochodzenie do czyściwego do, do widzenia Rosji jest, Nie ma wielu kandydatów w Europie Zachodniej, którzy, którym gdybyśmy sięgnęli tam 10-15 lat temu, z punktu widzenia Europy Środkowej, nie, nie, mogliby, nie moglibyśmy zarzucić naiwności i, 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 i złego oglądu naiwnego Putina i Rosji. Natomiast myślę, że działania Holandii. Z ostatnich lat, których nie można tylko postrzegać jako jakiegoś tam elementu zabiegu tego o, o sekretarza generalnego NATO, bo to nie za aż takiej rangi stanowisko, że, żeby rząd Holandii w tym celu ogłaszał tam kolejny miliard euro pomocy dla Ukrainy i, i, i tak dalej, a to się dzieje. Więc Holandia, jako kraj tradycyjnie w Europie Zachodniej, proamerykański. Tradycyjnie mająca bardzo ścisłe więzi z Wielką Brytanią ze względów gospodarczych, kulturowych, i tak dalej i sam rutte myślę, że jest dobrym kandydatem. Mówiąc jeszcze o kulisach tych negocjacji, wszystkim bardzo zależy na tym, żeby ten wybór przyszłego szefa sojuszu został sfinalizowany przed czerwcowymi wyborami do Europarlamentu. Chodzi o to, żeby ta giełda nazwisk i te negocjacje nie zazębiły się. Z negocjacjami w sprawie unijnych stanowisk, więc można się spodziewać, że dosyć szybko będzie ostateczne potwierdzenie tego, kto będzie kierował pracami NATO. O wielkich protestach w Gruzji mówiliśmy w świecie od zera już dwa tygodnie temu, no i prawdopodobnie nie wybrałabym tego tematu do tych pięciu najważniejszych wydarzeń tygodnia, gdyby nie to, że teraz w Gruzji biją się już nie tylko parlamentarzyści.

Hone sanani pide. Żeby zaprotestować przeciwko ustawie o tak zwanych zagranicznych agentach, bo ci ludzie, którzy wychodzą na ulicę, uważają, że to prawo zbyt mocno przypomina prawo, które zostało w 2012 roku przyjęte w Rosji. A zakłada ono, że każda organizacja, która ma więcej niż 20% finansowania z zagranicy, jest jakby na cenzurowanym. Musi zostać wpisana do specjalnego rejestru, musi składać specjalne sprawozdania finansowe. No i te protesty przeciwko temu prawu odbywają się w Tbilisi od 9 kwietnia. Z większym natężeniem wtedy, kiedy trwają prace parlamentarne nad tą ustawą, tylko że do tej pory te protesty były pokojowe i policja nie reagowała w żaden brutalny sposób. A teraz zaczęła użyła armatek wodnych, użyła gazu łzawiącego, no i zaczęła, zaczęła zatrzymywać demonstrantów. Te protesty najczęściej młodych ludzi, którzy po prostu obawiają się o swoją europejską przyszłość i o to, że obecne gruzińskie władze zbyt mocno ciągną je w kierunku Rosji, mają naprawdę ogromną oddolną siłę, bo to już jest cała struktura, ludzie się organizują, powstają stowarzyszenia, ludzie sobie nawzajem... Oferują noclegi w Tbilisi. Są organizacje, które proponują ludziom z innych części kraju pokrycie kosztów za przyjazd, pokrycie kosztów pobytu w Tbilisi. No a opozycja, co raczej nikogo nie dziwi, próbuje zbyć na tym, zbić na tym wszystkim kapitał polityczny. ხახნო სამოქალაქო სამოქალაქო დამერისმირებაზე მიდის ვიცინა ეს ხალხი ეს ხალხი ჩვენ არაკვა არაფერი ჩვენ არაკვა არაფერი არაფერი არაკვა სამემია სამა თქვენი პიეროვი ვიცინა იონიშვილი ვიცინა რაც უფრო გვიან Gruziński rząd z kolei zaczął zwozić do Tbilisi zwolenników tej ustawy o zagranicznych agentach. Są to technologie, które obserwujemy od lat. Kiedy w Kijowie trwała rewolucja godności, kiedy ludzie zbierali się na tak zwanym Euromajdanie, no to... Wówczas rządzący Ukrainą Wiktor Janukowicz i jego partia też zwozili ludzi z innych części Ukrainy, żeby organizować kontrprotesty. W Gruzji to wszystko wpisuje się jeszcze w kampanię wyborczą. Co prawda wybory parlamentarne dopiero w październiku, ale ta awantura wokół tego prawa o zagranicznych agentach, czy też jak mówi opozycja, rosyjskiego prawa, no to już jest część kampanii wyborczej. A partia Gruzińskie Marzenie rządzi Gruzją już od 12 lat. I o tym, że polityka partii Gruzińskie Marzenie i obecnego gruzińskiego rządu jest naprawdę delikatnie mówiąc bardzo trudna do zaszufladkowania. O takim specyficznym dysonansie poznawczym między deklarowanymi celami a rzeczywistą polityką mówił w odcinku Świata Od Zaraz przed dwóch tygodni Wojciech Gurecki ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Bo Z jednej strony są to władze, które oczywiście deklarują kurs na integrację z Unią Europejską. Gruzja w grudniu zeszłego roku 23 uzyskała status kandydata do Unii. No i Władze gruzińskie podkreślają, że to jest priorytet polityki zagranicznej. Zresztą to, to za, za rządów już tej ekipy wprowadzono zmiany do konstytucji, które, które mówią, że celem Gruzji strategicznym jest wstąpienie do Unii Europejskiej i do NATO. Natomiast z drugiej strony sporo działań gruzińskiego marzenia... Wygląda na takie, takie działania, które raczej zbliżają ten kraj do Rosji. Ta ustawa o zagranicznych agentach przeszła już w Gruzji w gruzińskim parlamencie drugie czytanie. Jeżeli przejdzie również trzecie, to trafi na biurko prezydent kraju Salome Zurabiszwili, która jest jej gorącą przeciwniczką i już zapowiedziała weto w sprawie tej ustawy. No ale partia gruzińskie marzenie ma taką większość, że może to weto po prostu Odrzucić. Zaniepokojenie tym, co się dzieje w Gruzji i tym kontrowersyjnym prawem, wyraził Biały Dom, który mówił o tłumieniu wolności słowa. Także Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała do dialogu z organizacjami społecznymi. Nikt nie ukrywa też, że jeżeli to prawo zostanie przyjęte, to może ono utrudnić gruzińską drogę do członkostwa w Unii Europejskiej. Teraz opowiem o solidarności z Palestyńczykami, która przybiera coraz bardziej radykalne formy, w każdym razie na amerykańskich uniwersytetach, przez które przetoczyła się wręcz fala takich propalestyńskich demonstracji, które kończyły się różnie, bo agencja Associated Press policzyła, że. Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni, podczas takich demonstracji w całym kraju, zatrzymano 2000 osób. I to nie tylko w bardzo liberalnej, progresywnej Kalifornii, ale też na przykład na uniwersytecie w Austin, w konserwatywnym Teksasie. Amerykańscy studenci domagają się od swoich uczelni zaprzestania jakiejkolwiek współpracy z Izraelem, zarówno tej naukowej, jak i komercyjnej, z firmami, na przykład takimi, które są kojarzone z Jerozolimą. I do takich najbardziej gwałtownych starć doszło na Uniwersytecie Kalifornijskim. Tam musiała od razu interweniować policja. Według tego, według informacji, które pojawiły się w mediach społecznościowych, do zamieszek doszło po tym, jak na kampusie pojawili się także demonstranci pro-izraelscy i starli się z tymi propalestyńskimi. Yeah. Inna akcja na tym samym wspomnianym już Uniwersytecie Kalifornijskim wyglądała tak, że około tysiąca osób zabarykadowało się na uniwersyteckim kampusie. Wykrzykiwali tam propalestyńskie hasła i protestowali już nawet nie tyle przeciwko polityce uczelni i kontaktom uczelni z Izraelem, ale przeciwko temu, co stało się w amerykańskim kongresie, który uchwalił pomoc finansową dla Izraela. I to nie tylko ten Uniwersytet Kalifornijski, także barykadowali się studenci na słynnym Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, tam żeby policja mogła ich wyprowadzić i przerwać tę okupację budynku, musiała wybić okno, żeby wejść do środka i te akcje po prostu przerwać. Amerykańskie media policzyły, że w sumie do tych protestów przyłączyło się już 30 amerykańskich uczelni. Sprawa stała się na tyle poważna, że głos zabrał prezydent Joe Biden, który powiedział: "Mamy prawo protestować, ale nie mamy prawa wywoływać chaosu". Amerykański prezydent dodał też, że nie powinno być miejsca na żadnym kampusie na antysemityzm i groźby przemocy wobec Żydowskich studentów, a takie groźby podczas tych protestów po prostu zaczęły się również pojawiać. Tymi protestami w Stanach Zjednoczonych zainspirowali się europejscy studenci, organizacje studenckie, dokładnie z Francji, bo Francja jest tym państwem w Europie, w którym, jeśli weźmiemy pod uwagę liczby bezwzględne, mieszka najwięcej zarówno muzułmanów, jak i Żydów. No i te protesty na francuskich uczelniach też przestały być. Tolerowane przez władze uczelni, też interweniowała już policja. A jak to dokładnie wyglądało? Zapytałam Ewę Białogłowską, studentkę z Uczelni Sciences Po, czyli Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu, która w takich demonstracjach sama również brała udział. Od wielu miesięcy, odkąd zaczęły się protesty, bardziej ogólnie we Francji i w Paryżu, studenci byli oczywiście bardzo aktywni. To są też to jest jak wykorzystywanie naszego przywileju, jaki mamy, posiadając ten czas i posiadając przestrzenie, gdzie możemy się wyrażać w sprawach, które są dla nas istotne. I dlatego zdecydowanie od początku było organizowanych bardzo wiele protestów. Niestety, w ostatnim czasie właśnie władze uczelni miały bardziej asertywne podejście do, do wszystkich wydarzeń, które były organizowane przez studentów i dlatego to też przybrało o wiele większe wymiary, ze względu również na reakcje ze strony władz państwowych i interwencję policji również, która włączyła się do tych protestów. Wszystkie demonstracje, które odbywały się u nas na uniwersytecie były całkowicie pokojowe. Są organizowane spotkania, dyskusje, debaty. Ja również brałam udział w, w tego rodzaju wydarzeniach. Teraz dosłownie w ostatnich tygodniach przerodziło się to bardziej w, w, w tak zwane okupowanie kampusu i studenci, którzy rzeczywiście zostawali, na noc i, i zaczynali na przykład protesty głodowe. A czy obserwowałaś taką zmianę nastrojów wśród również studentów we Francji od współczucia Izraelowi po 7 października zeszłego roku po właśnie taką ogromną solidarność z Palestyńczykami po tym, jak wszyscy zobaczyliśmy zdjęcia ogromnej tragedii dziejącej się w Strefie Gazy? Tak, zdecydowanie, dlatego że ze strony uczelni i tak samo ze strony studentów. Było bardzo dużo wydarzeń solidarnościowych również z, z, z uczniami z Izraela po atakach Hamasu. Aczkolwiek kiedy sytuacja zaczęła się zmieniać, zeskalować i również cierpienie w gazie, sytuacja i kryzys w gazie przybierały na wadze. Nie było takiej samej reakcji ze strony uczelni niestety, dlatego też właśnie studenci przejęli tą inicjatywę, zaczęli organizować o wiele więcej Um, wydarzeń, które nie były autoryzowane zawsze przez uczelnię, i tutaj pojawił się ten element, kiedy uczelnia, nie dając przestrzeni studentom, ograniczając przestrzeń na wyrażanie się, spowodowała, że e, powstał ten konflikt, kiedy nie było wiadomo, czy rzeczywiście mamy autoryzację i czy mamy pozwolenie na to, żeby, żeby się zgromadzić, na przykład w czasie przerwy i, i z, zorganizować małą demonstrację. Um, Dlatego, dlatego zdecydowanie po prostu też podejście, myślę, że narracja, jaką uczelnia i władze francuskie, które były bardzo aktywnie zaangażowane, miały w stosunku do protestów solidarnościowych z Izraelem, a później z Palestyną, reakcja była bardzo odmienna. I wierzysz w sens tych waszych działań, że one będą miały spodziewany efekt? Bardzo wierzę, że mają, dlatego że mamy bardzo konkretne żądania również. Które są bardzo precyzyjne do naszego uniwersytetu, mianowicie przede wszystkim przeprowadzenie śledztwa małej komisji na temat tego, jakie połączenia ma Po, nasza uczelnia i inne uczelnie we Francji z uniwersytetami w Izraelu lub z organizacjami, które inwestują i wspierają finansowo i symbolicznie działania Izraela w Gazie w tym momencie. I dlatego uważamy, że jeżeli te żądania byłyby spełnione, to jest nasza rola studentów, którzy jako ludzi związanych z, z naszym uniwersytetem e, i bardzo konkretne rezultaty, które myślę, że możemy osiągnąć i w ten sposób przyczynić się chociaż trochę do e, zmniejszenia udziału rządów francuskich czy też właśnie naszych uniwersytetów w konflikt w, w Gazie w tym momencie. Przypomnę jeszcze tylko, że Kilka miesięcy temu przez Europę, właściwie dzień w dzień, a na pewno weekend w weekend, przetaczały się przeogromne propalestyńskie demonstracje, co też pokazywało tą zmianę nastrojów. Od Europy, która najpierw na najważniejszych budynkach w swoich miastach wyświetlała gwiazdę Dawida i izraelską flagę, zaczęła sprzyjać jednak Palestyńczykom. Teraz te nastroje widać właśnie na uczelniach i studenci, którzy. Powinno tak być, są tą jedną z najbardziej aktywnych grup społecznych, zajmują tutaj bardzo wyraźne obywatelskie stanowisko. Przed nami świat w skrócie czyli taki szybszy przegląd wydarzeń najważniejszych i najciekawszych z tego tygodnia. Poniedziałek to dzień, w którym głos zabrał hiszpański premier, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że zawiesił. Ale jak się okazało, tylko na moment swoją działalność szefa rządu namyślał się, co zrobić po zarzutach korupcyjnych dla jego żony. No i co zdecydował? Zdecydował, że jednak dalej będzie pełnił stanowisko szefa rządu. Jednak polityka polityką, niezależnie od kraju, rządzą nim te same prawa. Pragmatyzm, niekoniecznie honor. Także w poniedziałek czeczeński satrapa Ramzan Kadyrow mianował swojego 16-letniego syna na kuratora. Uniwersytetu Rosyjskich Sił Specjalnych imienia Władimira Putina. Ten 16 zasłynął tym, że katował bezbronnego więźnia, no i jest wymieniany jako potencjalny następca swojego cieszącego się delikatnie mówiąc niezbyt dobrą sławą ojca. Także w poniedziałek białoruska opozycyjna grupa, która nazywała się Cyberpartyzanci, poinformowała, że udało jej się włamać do bazy białoruskiego KGB. No i co? W tej bazie działający spoza Białorusi hakerzy znaleźli, a znaleźli tam aż 40 tysięcy donosów. A te donosy składali zwykli Białorusini białoruskim służbom specjalnym na swoich sąsiadów, na przykład. I te donosy, te 40 tysięcy, to są donosy z ostatnich 9 lat. Wtorek to ewakuacja 12 tysięcy ludzi, zamknięte lotnisko, groźba tsunami w Indonezji. Dlatego, że tam doszło do kolejnej w ostatnich dniach erupcji wulkanu Ruang. Uf. Uf. Słup dymu miał wysokość, uwaga, pięciu kilometrów. Także we wtorek do pełnienia swoich obowiązków wrócił brytyjski król Karol III. Przestał je pełnić przez chwilę ze względu na chorobę, ze względu na nowotwór i powrót do publicznych obowiązków rozpoczął właśnie od wizyty w szpitalu w Centrum Leczenia Nowotworów w Centralnym Londynie. Tokio postanowiło zaznaczyć, że jedna z ikon japońskiej popkultury, czyli Godzilla, ma już 70 lat i potwora wyświetlono na jednym z rządowych budynków całe szało oglądały tysiące ludzi. Środa to dzień ogromnej katastrofy w Chinach. Zapadła się część autostrady w pobliżu miasta Meizhou na południu kraju. Do tego zapadliska wpadły aż 23 samochody, 48 osób zginęło, a autostrada zapadła się z tego powodu, że region nawiedziły ogromne, jak na tę część kraju, deszcze, i ta autostrada po prostu została podmyta. Również w środę w Stambule zatrzymano kilkaset osób podczas demonstracji z okazji 1 maja. Ty, oj, ma <laughs> Turcy protestowali przeciwko ogromnej inflacji, bo jeżeli ktoś. W Polsce narzeka, to zawsze można się pocieszyć tym, jak jest w Turcji, bo tam tylko oficjalna inflacja wynosi 68,5%, taka rzeczywista podobno jest jeszcze wyższa. W środę Afrykańskie Centrum Studiów Strategicznych poinformowało, że udokumentowało aż 11 kampanii dezinformacyjnych przed wyborami w RPA. Te kampanie miały być organizowane przez Rosję, i to jest szczególnie niepokojące, dlatego że Rosja Cały czas konsekwentnie rozszerza swoje wpływy w Afryce, wypierając m.in. Fr wpływy francuskie. Czwartek to dramatyczne wydarzenia w Kirgistanie. Podczas uroczystego festynu dla dzieci w wieku od 9 do 16 lat, furgonetka z lodami zaczęła się zsuwać po zboczu. Aż 29 osób trafiło do szpitala dlatego, że zostały uderzone po prostu przez tą furgonetkę według wstępnych ustaleń i według tego, jak tłumaczył się kierowca, po prostu zapomniał zaciągnąć hamulec ręczny. Także w czwartek parlament Serbii zatwierdził nowy rząd z Miloszem Wuczewiczem byłym ministrem obrony na czele, a mówimy o tym dlatego, że ten rząd ma bardzo ciekawy skład, bo w skład gabinetu weszło dwóch polityków objętych amerykańskimi sankcjami. Za co? za powiązania z Rosją, za korupcję i za handel narkotykami. Ta informacja akurat pokazuje, że sankcje mogą działać. Rosyjski Gazprom wykazał stratę roczną po raz pierwszy od 22 lat. Ta strata to prawie 7 miliardów dolarów w 2023 roku. I jeszcze czwartkowy filmik z Australii, który pokazuje, że praca zdalna właściwie nie ma granic. Ten filmik zaczął bić rekordy popularności w internecie, a pokazuje, jak mężczyzna z biura kieruje ogromnym dźwigiem na budowie. Piątek organizacja Reporterzy bez Granic opublikowała doroczny raport wolności prasy. Polska awansowała w nim w stosunku do roku poprzedniego z 57 na 47 miejsce. Na pierwszym miejscu jest Norwegia. Najgorzej z państw unijnych wypadają Węgry. No i reporterzy bez granic podkreślają, że coraz większa polaryzacja społeczeństw wpływa na coraz większą liczbę ataków na dziennikarzy. W sobotę Holendrzy obchodzili Dzień Pamięci Narodowej. Tego dnia co roku upamiętniają wszystkie holenderskie ofiary konfliktów, także misji pokojowych. No i w tych obchodach wziął udział król Wilhelm Aleksander i królowa Maksima. Sobota to też nieformalny Dzień Gwiezdnych Wojen. Chociaż nie został on nigdzie zapisany, to tego dnia fani słynnej sagi na całym świecie upamiętniają go najróżniejszymi, bardzo widowiskowymi wydarzeniami. A niedziela to dzień, w którym prawosławni na całym świecie obchodzą swoją Wielkanoc, z kolei Żydzi również na całym świecie obchodzą Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. No i tym kończymy nasze podsumowanie tego dnia na świecie. No i oczywiście zapraszam Was wszystkich na za tydzień. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.